Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Jodełka, autorka związana z Poznaniem, gdzie studiowała na wydziale historii sztuki, debiutowała w 2009 roku powieścią pod tytułem Polichromia, zbrodnia wielu barw. Ma to związek też poniekąd z jej wykształceniem, albowiem pani Anna obroniła pracę magisterską, która jest ściśle związana z symboliką polichromii w jednym z wielkopolskich kościołów. I to było inspiracją do powstania książki, za którą otrzymała nagrodę Kolosy. Nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie od 2004 roku, Stowarzyszenie Miłośników Kryminałów i Zbrodni Trub w Szafie, prawda? I pani jest pierwszą kobietą, która przełamała ten hegemonizm tak, męski, tak. prawda? Bo teraz to wiem, że kolejne kobiety zdobywały laury tak, w tej dziedzinie. Poprawię tylko, że Wielki Kaliber się ta nagroda nazywała, a tak. jeszcze zdobyła ją e, Marta Guzowska i Gaja Grzegorzewska. I e, Anna Kańtok w 2021. Ach, 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 oj, zapomniałam o Ani, bardzo ją przepraszam. Pani Joanna e, jest e, ogólnie e, postrzegana jako osoba pisząca kryminały, ale chyba... Wiecie Państwo, po lekturze jej książek tak nie do końca można się z tym zgodzić, albo inaczej, można by powiedzieć, że nie do końca jest to doprecyzowane, dlatego że wydaje mi się, iż w pani książkach można znaleźć łączenie kilku form takich gatunków literackich. Thiller, Kryminał, powieść obyczajowa, psychologiczna. Także tutaj jest chyba taki, takie, takie łączenie. Zresztą doczytałam, że pani sama o sobie mówi, że każda książka jest inna, czyli konsekwencja w niekonsekwencji, prawda? Drodzy Państwo, ale nie tylko powieści, nie tylko o kryminały. Pani Joanna również jest autorką wielu tekstów poetyckich, a także piosenek. Mam nadzieję, że w ramach Biblioteki Osobliwości dzisiaj mamy panią, która jako osobliwość dzisiejszego wieczoru przedstawi nam, że oprócz pisarstwa jest osobą, która zajmowała się w życiu też innymi rzeczami i tutaj chętnie również tego posłuchamy. Oddajemy pani głos i cieszymy się, że pani przyjęła zaproszenie do nas, do Leszna. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór. Witam, witam tu wszystkich obecnych. To są słowa Roberta Ostaszewskiego, dziennikarza polityki, że jestem konsekwentnie niekonsekwentna. No i co zrobić? Lepiej by było pisać w jednym gatunku, ale jakoś mi się to nie udaje. Z reguły jest to kryminał i naprawdę troszkę to sobie dodaję mocno, siadając naprzeciwko tego zdjęcia, ale skoro mieliśmy dzisiaj porozmawiać o kryminałach, o fake newsach, o dezinformacji, o różnych osobliwościach związanych z, z książkami, w moim przypadku z tym oczywiście będę opowiadać tylko o tym, z czym ja się zetknęłam, co ja zobaczyłam. To zaczynam od tego kryminału, ja Jagaty Christie, dla mnie niedoścignionej królowej kryminału, więc tak ją umieściłam na pierwszym zdjęciu, że ta stateczna, zamyślona pani napisała najwięcej, najwspanialszych dla mnie kryminałów, które do tej pory są czytane i się nie starzeją i to nie, to bardzo, bardzo niezwykła rzecz. A skoro mieliśmy rozmawiać różne o jednej z informacji, o fake newsach, no to nie bez powodu zaczynam od Królowej Kryminału, ponieważ jakby kryminał, to jest budowanie i myślenie o kryminale, o pisaniu kryminału, to jest właściwie budowanie takiego sprzedawanie takich nieprawdziwych informacji, informacji, które, które jest jakby. Stawicznym, celowym wprowadzaniem w błąd tego biednego czytelnika. I tak się, tak się każdy kryminał konstruuje to znaczy, że mamy kilka osób, i się okazuje, że te wszystkie osoby, które są, są osobami podejrzanymi. Pisząc kryminał, trzeba sobie tak wymyślić, żeby każda z tych osób, która się pojawia, miała motyw. I dalej każdy autor kryminału robi to w ten sposób, że przemyca niepełne informacje, które są gdzieś zasłyszane, gdzieś podsłyszane, gdzieś, które są, jakby mają w sobie strzęp prawdy, ale nie do końca są, ponieważ chodzi o to, żeby cały czas grać z tym czytelnikiem w kotka i myszkę i o tych i te informacje przepuszczać, i te informacje jakby. Cały czas czytelnikowi podawać i gubić tropy. A jak już czytelnik myśli, że wszystko już wie, bo przecież tamten usłyszał, tam, tam ktoś tam się wygadał, tam gdzieś jakaś rozmowa została podsłysza, podsłyszana, to y, znowu jest wyprowadzenie z błędu, ale ta informacja była niepełna. Więc rozmawiając o właśnie o zagrożeniach wynikających też z informacji, co są przedmiotem tych spotkań w Lesznie, między innymi tutaj, chciałabym uczulić, że każdy pisarz kryminału chce Państwa jak najczęściej oszukać. Im bardziej się da oszukać tego czytelnika, tym bardziej kryminał jest udany. Im więcej się przypuści tych informacji nieprawdziwych przez całą treść książki, tym bardziej się będzie świetnie czytało, ponieważ Wszyscy jesteśmy trochę dorosłymi dziećmi i lubimy być wyprowadzani, w manowce i, wyprowadzani na manowce i sami szukać takich e, informacji, które. E, z, sami zgadywać i dowiadywać się czegoś więcej. I ja teraz przedstawię kilka takich historii związanych z moim pisarstwem, w których wynikały różne sytuacje związane z dezinformacją, z informacją, z prawdziwą, z niepełną, takie przypadki historyczne i przypadki takie wynikające z historii albo też z życia. Więc przygotowałam to sobie następny taki bardzo ambitny slajd także po Agacie Christi Bitwa pod Grunwaldem tutaj w tle jestem autorką tej książki 2 miliony za Grunwald i jest to książka która jest poświęcona ukrywaniu bitwy pod Grunwaldem w czasie II wojny światowej Bitwa ta, ten obraz, wielki, potężny, ciężki, e, e, sześć, prawie ważący 600 kilogramów, e, umieszczący się w walcu o długości 6 metrów e, i metrze średnicy. Naprawdę ciężko, ciężko ukrywalny przedmiot. Był, e, e, był wyprowadzany z... E, ostrzeliwanej Warszawy, bombardowanej Warszawy. Ponieważ znajdował się w zachęcie, i należało go ukryć i wywieźć. I ponieważ wiedziano, że ma nie bardzo nieprzychylne recenzje po tamtej stronie granicy zachodniej, więc jak Niemcy tylko się pojawią w Polsce, będą chcieli go zniszczyć. Więc ten obraz ukryto. Ukryto go bardzo w bardzo przemyślny sposób i może dlatego się udało też go ukryć, ponieważ nie był objęty takim programem ministerialnym, gdzie ministerstwo przedwojenne opracowało takie dyrektywy związane z. Ukrywaniem dzieł sztuki, ale te wszystkie dyrektywy i te, te wszystkie dzieła sztuki, które obejmowały te dyrektywy, zostały znalezione przez Niemców do końca października właściwie. Wszystkie, wszystkie rzeczy, które, które były ukrywane do tego czasu się znalazły. Oprócz tej olbrzymiej bitwy pod Grunwaldem, która się nie znalazła z tego powodu, że nie było na nią papierów i właściwie ludzie sami ją wywieźli, przechowywali w Lublinie, w bibliotece więc naprawdę wielka chwała i tym, którzy ten obraz wieźli, i tym, którzy ten obraz przeszukiwali, i tym, którzy musieli z tej biblioteki przewieźć go przez cały okupowany Lublin. W 1943 roku przez centrum miasta z, z biblioteki, którą, jeśli Państwo się doczy, doczytają, no jest w takim miejscu, które jest no, głównie ba, nie, niedaleko rynku, i przez całe to miasto wywieziono i obraz schowano w taborach kolejowych, e, wioząc go wozem, który nie dało się e, na który ledwo się ten obraz dało zapakować, ponieważ ta tuba jest sześciometrowa i nie ma takich długich wozów, ledwo to konie uciągnęły. Trzeba było ob, obłożyć jakimiś wannami, bażurami, lampami, żeby to przewieźć. Ale o tych wszystkich perypetiach i o tych wspaniałych ludziach, którzy naprawdę przyczynili się do o, o, ukrycia tego obrazu, jest ta książka. Tutaj tylko pokażę slajd, żeby pokazać te właściwie. Tutaj są większość osób, którzy odkopują po wojnie ten obraz. Jak ktoś by chciał zobaczyć tych bohaterów, to pierwsza kronika filmowa jest to właśnie od odkopywaniu w tym taborze kolejowym w Lublinie z podziemi tego wykopywanie tego obrazu. Żadne dzieło na świecie nie ma takiej historii, żadne dzieło na świecie nie leżało właściwie prawie tysiąc dni zakopane i w ten sposób ukrywane. No, wiadomo, jak się, przech jak się prze dzisiaj przechowuje dzieła sztuki, no muszą być w bardzo suchych miejscach z pomiarem wilgotności, a tutaj zrobiono tyle, ile można było zrobić Zakopano w szopie i... Aha. Zrobiłem jakieś odprowadzenia, cały czas dbano, żeby jakaś słoma na wierzchu leżała i stały tam konie i nikt nie, nie zaglądał, ale no, obraz był w strasznym stanie. Ale a propos tych informacji, no bo do tego zmierzam do tych fejkowych informacji, to taką jedną zdradzę z książki, prawdziwą oczywiście, prawdziwy fragment, w którym taka… Informacja nieprawdziwa uratowała najprawdopodobniej życie wielu tym ludziom, którzy ten obraz ukrywali. Ponieważ Niemcy wyznaczyli nagrodę i, i poszukiwali go bardzo intensywnie w, czasie początku, w, w, pierwszych, w pierwszych latach w 1939 i 1940 roku. A poszł taką informację, ktoś wymyślił, żeby podać, że Niemcy Nienka i ci, którzy, którzy poszukiwali nękali tych ludzi, zabierali na przesłuchania zarówno w Warszawie i w Lublinie do czasu, kiedy nie pokazała się, nie, nie podano takiej informacji z Londynu, że obraz szczęśliwie dotarł do Londynu i wszyscy jesteśmy zadowoleni. I taka informacja poszła w Londynie, Radio, czyli taka znana z dzisiaj tak, informacja, dezorientująca wroga, tak samo jak robią Ukraińcy, albo i odwrotnie, czyli puszcza się informacje w obiekt, które po prostu są nieprawdziwe, ale pomagają ratować sytuację. E na miejscu i to była ta informacja. Obraz był pod ziemią zakopany albo jeszcze na terenie biblioteki. Tego dokładnie nie wiem, kiedy ta informacja poszła, ale od tego czasu przestano poszukiwać tego obrazu intensywnie e, i tym samym być może dlatego możemy się nim cieszyć. E, Cały czas w, jest w Warszawie w Muzeum Narodowym i robi nieprawdopodobne wrażenie. Tu zapraszam. To jest ten taki walec, w którym właśnie był przechowywany w, w Lublinie, w czasie kiedy miał niby być w tym Londynie. To takie warunki, kiedy wiele osób może go. Przeciągać i, i jaka to była wielka praca, a w sobie mogą Państwo wyobrazić, jak wielka to była i niebezpieczne zajęcie, kiedy trzeba było z biblioteki niemieckiej pod okiem Niemców i wywieźć i przewieźć taki walec olbrzymi przez całe miasto. Więc to taki. Naprawdę to ta książka, to, ta, ta moja książka to nie jest kryminał, tylko to jest taka sensacja historyczna, oparta na faktach i starałam się jak najwięcej tych faktów przemycić, więc... I oddać hołd tym ludziom, którzy ten obraz ukrywali. Tutaj widać właśnie fragment wozu. On, mm, e, e, jaki jest długi i jak trzeba było tych. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak oni to przewozili przez ten cały Lublin, ale tutaj musiało być. I jak nakładali, ponakładali jeszcze na ten wóz różne takie graty, żeby wyglądało na przeprowadzkę, a nie na przewożenie przez całe miasto takiego e, e, walca. Także obraz był w strasznym stanie, więc tutaj już powoli go ratowana, to tylko tak dla sentymentu tu puszczę, ale też po to, żeby powiedzieć o jeszcze jednej informacji takiej fejkowej, która, która yy, może jest taką bardzo, i dla mnie również taką nauczką i lekcją o tym, żeby yy, yy, informacje. Sprawdzać. Już przed wojną obraz był Matejkowski. No Budzi wielkie emocje, oczywiście negatywne po stronie niemieckiej, ponieważ pisano w gazetach berlińskich, był wystawiany w Niemczech, bo jeździł po całej Europie, że on obraża. Obraża wielkiego mistrza zakonu Krzyżackiego, że jakiś km, km, kmieć w niego godzi, więc budził z tej strony wielkie kontrowersje. W Polsce też bywał narażony na, na kilka ataków, takich raz ktoś się na niego zamierzył. Na pewno jakaś pani, o, o która nie była no w, w pełni władz umysłowych, tak dobrze mówię, tak, w każdym razie też próbowała go zaatakować i wielokrotnie się państwo natknął czytając jakby o losach bitwy pod Grunwaldem na taką informację, że został również zaatakowany siekierą ten obraz i to jest zdjęcie z gazety, które było właśnie, że został, został uszkodzony ten obraz. No, i to była taka, to była przedwojenna informacja. Ja, przygotowując się do tej książki, byłam oczywiście w, w Muzeum Narodowym, patrząc, jak, ten, jak, jak dzisiaj jest to oglądane, ale. Również udałam się do pracowni konserwacji zabytków, ponieważ ten obraz był poddany nieprawdopodobnie mozolnej, trwającej dwa lata renowacji. I tutaj widać, jak tutaj jeszcze, gdzieś tutaj są jeszcze ci renowatorzy na tym obrazie, ale tam to, to mniej więcej tak wyglądało. To było wiele osób, które zdejmowało stare warstwy gruntu, dlatego ten obraz jest o, o, o mniej więcej chyba 150 kilo chudszy, niż był w czasie wojny, ponieważ te stare warstwy zdjęto. Ale rozmawiając z paniami konserwatorkami, oj, a to nie tu, przepraszam, to sobie o tak cofnijmy się jeszcze, rozmawiając właśnie z paniami konser... konserwatorkami tego obrazu, rozmawiałyśmy o tym czynie, który został tutaj uwieczniony i one mówią, że bardzo, Pracując nad tym obrazem, wszyscy szukali tej, tej, tej dziury w tym obrazie. Gdzie ona jest, w którym miejscu, a to jest takiego uszkodzenia, raczej można je zrobić tak, naprawić tak, by, by nasze oko tego nie zauważyło, ale na pewno nie, nie jest to możliwe, żeby, żeby taka, takie uszkodzenie było niewidoczne przez konserwatorów zabytków, więc oni tego bardzo intensywnie szukali, jak to zostało naprawione, gdzie to jest, gdzie jest to uszkodzenie. i Płótno jest olbrzymie, ma 46 prawie metrów kwadratowych i nigdzie nie znaleziono takiej wyrwy wielkiej. I, i naprawdę było to, be, be, zapanowała taka konsternacja, że ta informacja jest wielokrotnie powtarzana, wielokrotnie jest o tym, o tym się mówi. Nikt nie mogą tego znaleźć. I dotarły panie do tej gazety z, z, i czytały te artyku, ten artykuł poświęcony temu wandalskiemu czynowi, który był, na który powoływało się wiele, wiele gazet. I naprawdę w ostatnim jakimś takim desperackim spojrzeniu oka zobaczono, że gazeta ukazała się 1 kwietnia. I w pryma Aprilis była taka informacja z tym zdjęciem, które dzisiaj trochę więcej tłumaczy, z tą wielką dziurą, jakąś wydartą. I ta informacja jest powtarzana na pewno, gdyby Państwo czytali cokolwiek o tej bitwie pod Grunwaldem, to będzie, czy o uszkodzeniach w czasie tego obrazu. Ta informacja stała, dla wielu jest prawdziwa, ona jest do tej pory powtarzana, a, a, a już na 100% wiemy, że jest nieprawdziwa i to się tak tworzą się plotki, i tak tworzą się również fałszywe informacje, że, że naprawdę ten mały druczek, że gazeta jest z 1 kwietnia i był to po prostu żarcik, o którym zapomniano, że jest żartem. To taka, taka, taka niezwykła tu historia mi się przydarzyła. I tak to panie konserwatorki odkryły, bo sobie nie mogły z tym poradzić, gdzie jest, gdzie jest to uszkodzenie i gdzie jest ta dziura. Ale już się wszystko wyjaśniło, więc a państwu już ja wszystkim mówię, komu mogę i również państwu, więc że teraz każdy będzie wiedział, kto jest tym wandalem i go sprawcą. To takie niezwykłe zdjęcie, niezwykła to była praca i to nie, nie, niezwykłe opowieści miałam okazję wysłuchać o konserwacji teraz o tego obrazu, ale przejdę do następnej nas. Na informacji, których ja zdobywam w trakcie pisania, a są one jakby też obarczone informacjami, plotkami, narastającymi legendami, to zetknęłam się przy pisaniu tej drugiej książki z tematem masonów i troszeczkę zagłębiłam się w, ten, w, ten, w tę tematykę szerzej. A dlaczego? Stało się to tak, że miałam pierwszy raz tak okazję zobaczyć zbiór ksiąg masońskich, w, które były przechowywane swego czasu w ciążeniu. To jest pałac biskupi pod w Wielkopolsce. Teraz ten zbiór został przeniesiony do biblioteki, jest częścią zbiorów specjalnej Biblioteki Uniwersyteckiej i bardzo, bardzo chciałam, żebyś w jakiejś książce się ta, ten zbiór pojawił, bo jest wybitny. Ja tutaj zaraz się troszkę cofnę, trochę nie ułożyłam jednak tego jeszcze najlepiej, ale do masonów samych wrócimy. Ale... Aha, to tutaj jeszcze nie ma, gdzieś uciekły. No dobrze, nie... Nie dało się. W każdym razie jest wielki, wielki zbiór w Poznaniu, wielki zbiór książek. Trochę techniki się głupię, Dobrze, że. Wielki zbiór książek masońskich w Poznaniu. To jest około 60 tysięcy pozycji i tego jest bardzo, bardzo dużo. I te książki są piękne, mają niebieskie grzbiety, świetnie wyglądają. Naprawdę niezwykle się chodzi po, po, tej, po, 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 po tej części zbiorów specjalnych. Jest to otwarte na, na Świętym Marcinie w Poznaniu. Można naprawdę wejść i sobie zobaczyć. I bardzo mi zależało, żeby te. Zbiory się gdzieś pojawiły w jakiejś mojej książce, bo są niezwykłe, bo historia ich powstania jest niezwykła o której jeszcze opowiem. I sama masoneria to jest taki ruch, który budzi wielkie, jakby emocje od początku powstania i naprawdę ludzie się dzielą na tych, którzy uważają, że, że gdzieś te historie spiskowe i różne mają. mają wszystkie wielkie spiski są powiązane z masonami i na tych, którzy uważają, że tak jak ja, że to jest trochę tak w dzisiejszych czasach to to jest takie bardziej towarzystwo nie inne niż jakieś bractwo kurkowe, gdzie się trochę ludzie przybierają, spotykają i rozmawiają o, o, o różnych sobie interesujących ich sprawach, a nie za wiele to wspólnego ma z takimi spiskami. E, ponieważ, e, e, ale tutaj takie ciekawe a, a propos tego, co się pojawia w tych książkach. E, Róg masoński powstał w XVII wieku i to na pewno może Państwo, tutaj są, którzy wiedzą ode mnie, ale ja się do... więcej, znacznie, ale ja tyle się dowiedziałam, czytając tę książkę, no powsta... pisząc tę książkę, powstał w XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy powstała taka konstytucja spisana przez Andersona i ta konstytucja mówiąca o, o, o regułach wolnomularzy i też ta konstytucja jest w tych zbiorach poznańskich jest to tak dla masonów święta rzecz, że jak przyjeżdżają, to po prostu dotykają tylko w rękawiczkach. Jeśli o, oczywiście mogą, bo jest to zbiór już wybitnie specjalny, ponieważ to jest oryginalna, oryginalna księga. I między innymi należy... Narosło bardzo, bardzo wiele różnych legend w związku z tym, że w tym XVII wieku, żeby była to, to, to grupa oświeceniowych myślicieli, filozofów związanych również z ze stanem duchownym, z arystokracją. I ci wszyscy ludzie się ze sobą gdzieś spotykali, i by nadać jakieś, większe, większą tajemniczość temu bractwu. I po to, by żeby wszyscy byli równi i nie było widać, to jest z jakiego stanu, to wprowadzano takie różne rytualne wtajemniczenia i. Tak, jak to widać. I stąd się pojawiło bardzo wiele, wiele, wiele legend i wiele takich informacji, które, które gdzieś jak się dzisiaj tylko pojawią, to są zaraz traktowane jako y, y, bardzo... Y, Wyjątkowe i tajemnicze. Ja to może ktoś będzie miał e, jakieś pytania, ja skończę opowiadać to ja bardzo chętnie, ponieważ temat jest masonów jest tak szeroki, że ja chętnie odpowiem na poszczególne pytania, a, 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 a dalej przejdę do następnego e, tutaj wątku. Ponieważ w tym XVII wieku tworzyły się loże, loże masońskie, męskie, ale panie również nie chciały być. Chciały, nie chciały, chciały również mieć swoje stowarzyszenie, a jednak tak jak do tej pory, jakby te są to w większości przypadków stowarzyszenia tylko i wyłącznie męskie, więc one otworzyły taką lożę tak zwaną adopcyjną damską i tam między innymi, to jak to się Państwo przyjdą, że on to zobaczą, że pani podaje tutaj mopsa do całowania i do tego do, tego do całowania zatka tego, 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 tego pieska. No to zobaczy przygotowując się do tego pisania, naprawdę nie mogłam się wyjść z podziwu, o co tutaj chodzi i co to jest i co, ten, co, co ta recina przedstawia. Gdzieś to później w Siorstwie umieściłam, bo to było dosyć zabawne. W tym, skąd ten mops? Bo to może od tego zacznę. W tym czasie mops był bardzo taką rasą pieska, bardzo, bardzo, bardzo ekskluzywną, ponieważ mopsy hodowano w Chinach i nie mogły, przez bardzo długi czas nie można pod karą śmierci było ich z Chin wywozić, więc do, do któregoś czasu była to bardzo taka e, tajemnicza ras, e, rasa i e, e, pojawiła się bardzo późno i owiana taką tajemnicą i legendą, więc, więc one się pojawiały, pojawiły bardzo późno. Mówiono, że dlaczego te pieski były na dworze cesarskim, dlaczego tam hodowane. Podobno te fałdki na e, 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 kufie, e, nie no, kufie no, na, na czole właściwie, tak, żeby czegoś nie pomiliła. Tak, e, tego psa, te fałdy, które się takie robią pomarszone, podobno układają się w znak, który, który się czyta jako książę i dlatego te pieski były tak, tak hołbione. I one dostały się do Europy i wszystkie damy te pieski chciały mie mieć. I jak założyły to stowarzyszenie, to ten mopsik się pojawiał e, e, i one się w ogóle nazwały Stowarzyszeniem Mopsic e, i ten mops e, brał w taki udział w tajemniczeniu, więc trzeba było e, e, pocałować go w ten zadek i w ten sposób jakoś do, wchodziło do tego zaklętego e, kręgu, który akurat w przypadku kobiet tworzyły bardzo poważne i wpływowe damy Polski z XVII-XVIII 17, 17, wieku, właściwie XVIII. Najważniejsze, najważniejsze z, z najważniejszych. Co, nie zachowało się żadne właściwe opisy w przypadku Polski, co one e, tam robiły, ale na pewno zachowała się taka jedna anegdota dotycząca szczęsnego, e, e, nieszczęsnego tego Stanisława Kostki-Potockiego i jego żony Aleksandry, że oni mieli taką z, swoją e, synową zwaną Anetką e, i ta Anetka strasznie chciała a, się, e, e, się e, dowiedzieć czegoś więcej o masonach i była nieprawdopodobnie przejęta. Wiedziała, że i teściowa, i teści, mąż są związani z Towarzystwem Masonów, więc ona też bardzo pragnęła i troszkę sobie wszyscy sobie zażartowali. Ona ten żart z siebie opisała w pamiętnikach i stąd możemy wiedzieć, jak również bawiono się tym rytuałem. Traktowano go również poważnie, jak i niepoważnie, ponieważ ta Anetka tak się chciała dowiedzieć, a jeszcze teściowie naprawdę umiejętnie podsycali w niej tę ciekawość, mówiąc, że opuszczając jakieś półsłówka, mówiąc, jak bardzo jest tajemna wiedza, jak bardzo wiele wiedzą. I oni e, powiedzieli jej ten teść, Stanisław Kostka, powiedział jej, że może, ale będzie taki rytuał, ale musi zapłacić 100 dukatu tam za, za jakieś wejście i tylko w ten. I też nikomu nie mówić, nie mówić małżonkowi, nie mówić ich synowi, nie mówić nikomu. Wtedy on jej pokaże taką, jak się ta inicjacja i co, jakie są tajemne rzeczy związane z, z masonami, i ona była taka przejęta, ma tylko na znak, jak wszyscy będą jechać do teatru, to ona ma powiedzieć, że nie chce jechać, ponieważ się źle poczuła, a wtedy on się zadeklaruje, że ją odwiezie. I wtedy tak w ten sposób się wymknął z całej rodzinie i, te, i, i pojadą no na to tajne zebranie masonów, oczywiście przewiązane jej włosy, w, w, oczy, Wożono, wożono, wożono po tej Warszawie. Z, wprowadzono do jakiegoś pomieszczenia, które było wszędzie, miały czarne tkaniny na ścianach, wyglądało mrocznie, tajemniczo. I zadano jej bardzo poważne pytanie. Tam ktoś to robił, kto był mistrzem tej ceremonii, powiedział, czy chce zobaczyć kogoś zmarłego, czy z tamtych światów, czy kogoś nieobecnego na dowód. Tej mocy i tej wiedzy, która jest. Anetka się oczywiście wystraszyła, nie chciała nikogo nieżywego, ale powiedziała, że wystarczył jej nieobecni. I wtedy bo zapaliło się jakieś światło. Świec, oczywiście, i gdzieś za jakąś mgłą zobaczyła męża, teściową. No i zaczęła krzyczeć e, i wtedy e, za tej zasłony z gazy wyszli właśnie, dokładnie wyszła e, i jej teściowa, e, i mąż, i wszyscy, i... Oznamionym, jak, jak, jak z niej zakpiono. Raczej była włożona po Warszawie, była wprowadzona tylnymi do swojego własnego, nie znała w tym swoim własnym pałacu wejścia od strony kuchni, więc to już było wystarczy, wystarczyło. A tam ją wiedziano, że nie będzie chciała nikogo zmarłego zobaczyć, że się wystraszy, więc po prostu ci wszyscy, którzy jednak nie pojechali do teatru, stanęli za tą kotarą. I, I się wychylili, i w ten sposób. I okazało się, że odsłonili następną ścianę, i tam był bankiet i goście, i ta netka, która zapłaciła 100 dukatów, to zapłaciła nie za wtajemniczenie, tylko za ten bankiet na jej cześć. Więc nie tylko rozmawiano o konstytucji 3 maja, ale też się jakby setnie wokół tego tematu bawiono i myślę, że tak jest do tej pory. To taka anegdotka, która gdzieś odnośnie tych mopsic, no, ten mops trochę wyglądał inaczej niż dzisiaj, chyba miał taką dłuższą kufę. W każdym bądź razie, jak teraz Państwo będą gdzieś widzieli jakieś mopsy bądź takie figurki, to nie jest to przypadek, że, że one się pojawiają, szczególnie właśnie w, w takich bibliotach czy obrazkach z tamtego z tamtego czasu. A tu jeszcze jedna na trochę lepiej widać, e, przedstawiająca to wtajemniczenie. Gdzieś tam to użyłam. I jakby tak płynnie, niepłynnie, przechodząc od tej masonów, tutaj taką z takiego, e, tutaj pana, którego każdy chyba zna, Henry'sa Himmlera pokazałam, ponieważ e, miał bardzo dużo wspólnego z tymi zbiorami, które są w Poznaniu, więc. Z w wszystko to zaskakująco, ale się płynnie łączy, ponieważ Himmler był takim, wierzył w bardzo wiele teorii takich dotyczących wymyślonych właściwie w. w Dotyczących ariów, germanów, przewodzenia rasy niemieckiej nad innymi. Były to, czasy, były to czasy zjednoczenia Niemiec. Takich teorii w mielu bardziej wydumanych pojawiało się bardzo dużo, i on od dziecka w nie bardzo silnie wierzył. Więc jak tylko dostał władzę, Zaczął ją wykorzystywać do jakby poparcia swoich tez, które, które, które sobie wymyślił. I wymyślając, że Ariowie są starem, starą, starą rasą i nawet powstania tej rasy można szukać gdzieś w Tybecie, to w tym wysłał ekspedycję do, do Tybetu żeby tam robić pomiary antropologiczne tamtejszej, tamtejszej ludności, żeby szukać po prostu tych um, przodków germanów i zaginionych plemion germańskich, więc jakby to się dzisiaj nie wydało absurdalne, te ekspedycje były, tak samo jak ekspedycje do Szwecji, żeby sczytywać ze ścian runy skandynawskie, I te dwie runy oznaczające bodajże szczęście, to jest znak SS, a swastyka, która do tej pory jeździł, tak jak ktokolwiek ja jeździł do Azji, mnie zawsze widok swastyki przeraża, a tam jest wymalowany jako symbol szczęścia. Bardzo często, bardzo na domach, w kwiatkach, w, w, w kolorowa, różnymi kolorowymi wstążkami albo naklejkami zawsze na mnie działa tak, że jestem lekko przerażona, a oni go robią na szczęście. Więc tam stamtąd też to wzięto, jak to każdy wie, ale e, e, jakby było to na zasadzie tych badań, gdzie wtedy tych, w tym Tybecie robiono zdjęcia. I Fajnie, bo zostały zdjęcia tych ludzi, ale ta wyprawa no, była taką absurdalną wyprawą z punktu widzenia próby udowodnienia tej tezy. Ale tutaj widać, jak tu panowie korzystali, to bardzo mnie rozbawiło to zdjęcie z tym kapeluszem, z tymi znakami SS, które troszkę nie pasują, ale jakby ta informacja, to myślę, że to są właśnie starsze osoby, to Będą wiedzieli, że ta cała historia o poszukiwaniu różnych tajemniczych rzeczy przez archeologów czy antropologów, tutaj głównie archeologa będzie mi chodziło, to została wykorzystana w Indianie Jones i poszukiwaczach zaginionej Arki, bo ten wątek oczywiście jak, zabawny, ale został, został wymyślony, sama idea tego wątku powstała na, na prawdziwych poszukiwaniach i tych plemion aryjskich i jak Mówi wiele dokumentów, w wielu książkach poszukiwania również tak dla nas dzisiaj abstrakcyjnych rzeczy, jak, jak święty gral, jak, jak włócznia maurycego, i to, tego wszystkiego poszukiwano bardzo realnie. To nie są opowieści, że poszukiwano tylko jakoś tak, tylko że bardzo realnie poszukiwano tych symboli. O, tutaj widać, na swastykę znaleziono. A Pan, który był tutaj antropolog, który był, również został wszedł w szeregi SS tych pomiarów dokonywał. To jest za daleko. I teraz skąd ten, skąd ten znalazły się te zbiory i skąd ten Himmler i Poznań, i nasza biblioteka. Wzięło się to stąd, że, że Himmler wierzył w coś takiego bardzo usilnie, jak to, że czarownice to były które zostały w Europie tracone w między XIV a XVI wiekiem, gdzieś tak, te wszystkie, które, kobiety, które były spalone, oczernione w procesach o, o, o czary i palone na stosach, że to były germanki posiadające starą germańską wiedzę i Kościół katolicki, czy, czy religia chrześcijańska próbowała ich wyrugować, i jak one miały tą starą, starą wiedzę, to on, to starano się w ten sposób te, te, te wiedzy zniszczyć. Więc on zbierał wszelkie informacje dotyczące procesów czarownic w całej Europie. To były całe jednostki, które poszukiwały tych dokumentów. I uważano też, że być może w zbiorach Masonów z wszystkich części Europy, gdzieś te informacje o tych czarownicach i o tych procesach się znajdą. Więc zbierano te wszystkie dzieła, a zbierano to może polegało to na tym, że jak tylko Niemcy napadli na jakiś kraj, to wtedy grabili e, bibliotekę tą masońską i ona szła do specjalnych zbiorów Heinricha Himmlera. E, 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 najpierw e, e, na, były zbierane i przechowywane na Śląsku i tam była taka specjalna jednostka, która je mm, oglądała. I nazbierał tego strasznie dużo, bo to było w liczbie. Mm, Chyba w tej Polsce się po wojnie znalazło 100 tysięcy, a było to jeszcze znacznie więcej. Po prostu ogołacali ze wszystkiego każdą bibliotekę napotkaną w każdym napadniętym kraju. Czy to była Holandia, czy to była Polska, czy to były Czechy, czy to była Austria, która weszła w skład Rzeszy. Te wszystkie księgi były zbierane w jedno miejsce i opatrywane takim znaczkiem bardzo prostym H, Himmler i, i miały być studiowane. Jak to był ważny zbiór dla Heinricha Himmlera, to świadczy chociażby o tym fakt, że, że był on przewieziony do Berlina i jak się z naloty, rozpo... najpierw był przewieziony ze Śląska, tak do Berlina, a potem z tego, jak zaczęły się naloty, to go przewieźli z powrotem na Śląsk, ale przewieźć taki zbiór to jest kilka wagonów kolejowych, to nie jest, to są tony książek, to jest albo kilkanaście, czy kilkadziesiąt ciężarówek. Jak sobie to wyobrażam, że ten Berlin jest bombardowany, a tutaj ktoś ma ideę taką, że cały czas trzeba ratować te księgi, bo są najważniejsze, bo tam będzie jakaś wiedza która pozwoli w sposób magiczny wygrać tę wojnę. Więc oni z tego płonącego Berlina ten cały zbiór wywieźli na Śląsk. I tutaj, jak Śląsk, i dzięki robotnikom przymusowym, którzy, którzy tam po wojnie się znaleźli. I byli to pracownicy z Poznania, i oni piesi zauważyli, że przechowywane jest tam, przechowywane są jakieś niebieskie księgi, a miejscowi, zaczynają sobie wyrywać karteczki na pamiątkę. I zgłosili się do takiego jednego z dyrektorów biblioteki wtedy uniwersyteckiej o pomoc. Bardzo szybko, w 1946, właściwie już to zorganizowano, że przyjechano i te zbiory Zabezpieczono. Część tam, część, wydaje mi się, że wróciła, jakieś część do, do, do. Nie wiem, czy do Niemiec, do niektórych krajów część wróciła, ale i tak u nas zostało w okolicy 60 tysięcy tych różnych dokumentów. To nie są tylko księgi, ale różne dokumenty i stanowią teraz własność Biblioteki Uniwersyteckiej. To, co ten Heinrich Himmler zbierał. Jest teraz u nas. I to taki ostatni slajd to taką ciekawostkę. To jest jeden z przedstawień Marii Magdaleny. No tutaj widać, że opływa w zbytkach i to aktor, autor tego obrazu chciał powiedzieć, ale generalnie jakby państwo kojarzą Marię Magdalenę, to ona jest pokazywana jako, jawno, jako bardzo ponętna kobieta z rozpuszczonymi, długimi, falującymi włosami, z taką, w takich sukniach albo częścią garderoby, która gdzieś opada i spada i prawie spada, opada, odsłaniając jakąś nagą leg pierś. Jest to bardzo częsty obrazek i to a propos e, różnych mistyfikacji i źle podawanych informacji, to e, e, Maria Magdalenę zaczęto kojarzyć z jawną w Biblii, a to są dwie różne postaci z Nowego Testamentu i naprawdę, kto zasiał taką plotkę, że Maria Magdalena była... E, Jawnogrzesniczą, czyli prostytutką, to tam można dokładnie prześledzić dla, dla tych, którzy chcą poszukać, który, który papież to wymyślił. Ale była to, nie, jest to jest to nieprawdziwa informacja. Maria Magdalena to zupełnie inna postać. I o, tutaj jest mam takie zdjęcie, gdzie jest pokazywana też jako to jest też jako Maria Magdalena, a Mam tutaj taki przewodnik, który robiłam na w po... Tam zaraz tak w połowie znajdę taką, taką ilustrację, to państwo pokażę. Nie ten przewodnik na ratunek Diabła świętym i grzesznikom. Tam jest zdjęcie z cerkwi poznańskiej i tam jest przepiękna Maria Magdalena. Jak rozmawiałam z takim popem Sławomirem i mówię, że u nas to przedstawienie, bo mnie jako historyk sztuki to po prostu zainteresowało bardzo mocno. On mówi, że u nas nie, u nas Maria Magdalena jest jednym z apostołów, bardzo ważne ma w, w, ważne miejsce, ponieważ była kobietą, która była świadkiem zmartwychwstania pierwszą i nie była. I to są dwie różne postaci. Tam się nie pomylono. To taka e, e, ostatnia, to mogę pokazać, jakby ktoś chciał zobaczyć, bo jest przepiękna z tej cerkwi poznańskiej, ta, jest tutaj ta ikona. E, I to tak chciałam zakończyć taką, taką taka, takim może biblijnym fake newsem pozostawię tutaj na tle Agatę Chrysty i teraz to drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim naszemu gościowi, że zechciała Pani dziś przypomnieć nam bardzo wiele faktów z historii Polski, z historii powszechnej, ale przede wszystkim od Odkryć nieznane fakty, które w jakiś sposób na pewno przełożą się na patrzenie o, na zdarzenia, o których tutaj dziś była mowa. Także bardzo... Tak właśnie mi zależało, żeby tutaj wszystkich uczulić na to, że wszystkie informacje, że trzeba sprawdzać wiele źródeł i najlepiej jak jeśli mamy jakąś tezę to słuchać zupełnie odmiennego zdania, żeby próbować zadawać sobie pytania, czy aby na pewno aby na pewno mamy rację, bo można zwariować, jak. Jak ten Himmler, i cała reszta innych ludzi, za bardzo zadufanych w sobie. Czyli takie rezime z dzisiejszego spotkania. Historia jest nieskończonością, niezależnie czy jest to historia współczesna, czy historia, która gdzieś już w wiekach została poza nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.